Witam serdecznie, dzień dobry, jest godzina 9.30, 20. Cudnego poranka. Spałem parę godzin, przeczytałem te nowe runy i troszkę się zadziwiłem, co ja robię ze swoim życiem o tej godzinie. Będziemy testować. Będzie dużo filmów, będziemy testować po kolei, siema Andy. Pierwszy test wykonuję pod Fleet Footworka. Jakkolwiek to brzmi. Generalnie las wstaje chyba wcześniej, tak jest. Las wstaje, ja zacznę od czerwonego po prostu. Bo teraz jest 10 sekund różnicy chyba. Więc mamy chwilę wcześniej start. Jak to trochę biednie wygląda, powiem wam szczerze. Runes panel, what the fuck is that shit? Trochę to biednie wygląda, jak mamy takiego szako, który ma wszystko kurwa szare. Trochę będzie zabawy z tym. Trochę nie ogarniam, będę testował różne warianty na pewno. No jest tego dużo, nie? Jest tego dużo, definitywnie. Trzeba zbierać ajbale. To będzie ciekawe. Start na razie robię taki zwykły, najzwyklejszy od Reda. Bo najzwyczajniej zobaczymy, jak to wygląda. Widzę, że to wstaje później chyba, albo mi się po coś pomyliło. Co nie widziałem. Ogólnie z tego, co czytałem, w tych zmianach opłaca się wchodzić ludziom do wanny, czyli counter dżunglować, bo... Early game jest troszeczkę inaczej, nie tyle co early game, co po prostu bicie w mordę enemy junglera jest bardziej valuable na pewno. I czemu nie grałem w dwie osoby na topie? No tak, normal. Powiem wam, jak miałem zawsze jaja do grania rankedów insta, tak dzisiaj nie. Stwierdziłem, że nie będę się denerwował, tym bardziej, że te runy są faktycznie dosyć skomplikowane i myślę, że masa osób ich w ogóle nie wybierze. Więc nie chcę tracić nerwów. Który będziemy mieli level po całym lesie? W klasycznym roadzie. To jest chyba czwórka, ale w ogóle z zerową stratą hapeczków. Nie, nie będzie czwórki, czyli runa na expo jest potrzebna. Dwuprocentówka do wrzucenia. Dobra, no zobaczymy, jak to, co to robi, czy to wykonuje jakikolwiek ambitny gang, czy to nic nie robi. Jak poszli, kurwa. Bardzo czekajcie, bo jak ja to... Troszkę się gubię, bo brakuje mi tego Thunderlorda, zdecydowanie. Coś tak jest dziwnie. To się przyzwyczaić, że troszkę nowego, innego burstowania. Rana jakby za nabota poleciał. Z tego co widzę, się nie traci prawie w ogóle. A no właśnie widziałem, jak to wygląda, ale...
jest dungeon. To się nawet nieźle łączy teoretycznie ze statikiem. Czyli tak, w ogóle attack speed prawdopodobnie, jeżeli będziemy grali pod precision, to attack speedu w ogóle chyba nie trzeba będzie składać. O Jezu. Tego dostał mojego buffa na E w ogóle. 5 damage'u dostaliśmy więcej, więc potężnie całkiem. Asayo, Aragalo! Gratkowi widzę, takie testowanie na normalach też jest trochę smutne, bo... Znaczy kwestia damage'u, nie? Sprawdzimy sobie damage na pewno. Tylko kurczę, te gry nie są quality, nie wiem jak to wygląda. Kurwa, trolki tutaj chodzą. W ogóle Lissi ma 6 level przede mną. Jak to się wydarzyło? 39 krypów do 40. On też dostał chyba teraz ten level dopiero. Czas dokonać testu w indywidy zabójca. Dubelek dla mnie, bardzo ładny. Kurwa, nie wiem, tak... Nie czuję tego damage'u troszkę. Early game chyba jest taki miałki, jednak z brakiem run. Oczywiście, że tak gdyby. Ten brak run faktycznie tutaj troszeczkę boli. Co to jest? Total bonus damage dealt. Znaczy nie widzimy, przede wszystkim nie widzimy kurde liczb, nie? Tak jakby atakując. Przygotowane przez Riot można używać, z tego co się zorientowałem, ale trudno. Nie sprawdzałem, ja po prostu zerknąłem, zrobiłem swoje i testuję. Ty, nie wiem, Kliczak, powiem ci. Teraz to mnie trochę zaskoczyłeś, stary. Czyli generalnie tak, nie warto jest w tej chwili już kupować, czekajcie, czy ja wziąłem tą masterkę? Damaging Champion, nie. Collect Eyeballs, nie. Mana is fully restored. Nie, dobra, ja tego nie wziąłem, że im większy movement, tym większy damage. Dobra, ale sobie wezmę buty piątki, będę po prostu szybko latał po mapie na razie. Zobaczymy letali, to zobaczymy. Wygląda. To zobacz na przykład Gina, nie? Tak 1v1 i zerknąć jak mu dupę rozerwę. Błysnę. Błysnę.
I can't believe I need to play with this type of cancers. Play primary, bro. Dobra, zobaczmy jak to będzie wyglądało teraz, jak sobie wejdziemy takiego dżinka, nie? Bo to chodzi o sprawdzenie damage'u generalnie. No powiem szczerze, że dupy to mi nie urwało, nie? No jakoś tak, kurde... No nie za mocno, no trzeba będzie stestować sobie za chwilę pod tego ala Thunderlorda. Dzień dobry, aj monetki. 22 miechy z nami, dzięki wielkie. Cupka, idą ponownie na oddziale. No nie wiem, powiem wam szczerze. I czuję troszeczkę aktualnie porównania, jak to wychodzi. Pójdło zagłady, tak jest. Headhunter jest on cooldown. Widzę headhuntera tutaj. Znaczy plus na pewno grania Precision jest taki, że nie potrzebujemy... Składać tam na attack speed, nie? Bo ja zwyczajnie nie mamy. Czy inaczej, mamy po prostu ten attack speed, nie? Jego nie potrzebujemy. E robi dodatkowy damage z tego co widzę. W momencie kiedy używamy tego, to jest cheap shot bodajże. Kurwa. Okay. Darktara zobaczymy jak to... Tak, Darktara złożymy. A, Headhunter to Passive Dirk, no tak. Już tylko zmieniali też z tym chyba. Ślepy mnich leci na dolną aleję. Za level masz kapsułę z Champion Shardami, które musisz przepalić. Jak je przepalisz, to... Staniesz. Co tu się stało, kurwa? To było... Dziwna ta BH. Ja pierdolę ty. Największy przypadek świata w tej chwili się wydarzył. Teraz się Poacher Dirka opłaca brać. Kurczę, nie wziąłem go. Mogłem go wziąć, teraz warto go brać. Z potaniości szybko. Bo wysłałeś go przez co? O kurwa, serenie to. Z SMS-a pewnie. Zaraz przeczytam. No nie wysłałeś żadnego donate'a. Jeśli kiedyś wysłał, to by się wyświetlił. A druga opcja chyba jest lepsza w Precision. Ta opcja co 12% chyba więcej damage'u można robić. No myślę, że jest ciekawsze. Ja
taka pizda z tego Lissina, kurwa, co jest? Ale ciotek, Jezu, Jezu. O kurwa, Tornado ten. Nie wiem, stary, czym tego donate'a wysłałeś, ale czymkolwiek to zrobiłeś, to nie doszedł. Taka Sadina, zobaczymy, jak uderzymy. Taki kurwa TBH 2 na 10 ten damage. Tak. No na tych masterkach mam wrażenie, jakby Shaco znowu stracił. A inne czempiony nie miały żadnej różnicy, nie? Jakby się nic nie zmieniło, no. No, jest możliwe, że po prostu kwestia doboru, no to się też będziemy przekonywać za chwilę. On 20 ebali. A kurwa, dali sura, nie tyle z testów. Tyle z testów. No nic, no to było precision pod ufit, a coś tam, jak się nazywało? Patrzę jeszcze raz. Again. No, mogę jeszcze demet zobaczyć. To było pod precision i fleet footwork. Nie jest to złe, ale nie czułem demetu. Zobaczymy. Teraz na precision pod, to jest bodajże press the attack. A potem będziemy sprawdzać pod domination. Potem jeszcze chyba pod sorcery myślałem, żeby zobaczyć, bo tam to są najgorsze mastery. Także zapraszam do następnych filmów już niebawem.